Siemanko, witamy w kolejnym odcinku Wędkarstwo Nowogard. Witamy. Dzisiaj cel Okoń. Jest nas trzech. Siemano, Wędkarstwo Nowogard, jesteśmy na pasiakach. Szału nie ma, dupy nie urywa. Biorą takie, ale wszyscy. Siemanko, witamy wszystkich. Jesteśmy na Okoniach, na takiej rzeczce, że tak powiem, przykanałowej. Połapaliśmy trochę okoni, niestety okonie bardzo drobne. Ale w sporej ilości. No, przykra sprawa jest to, że po prostu ludzie tylko jako... Ale będziemy jeść kiełbasę zaraz. To prawda, będziemy kiełbasę jeść, bo jesteśmy głodni, ale... To co się dzieje tutaj nad wodą, to... Rzuca się w oczy przede wszystkim, że tylko te wiaderka się otwierają i naprawdę ten mały okoń ląduje w tych wiaderkach i to jest taka przykra sprawa. Niestety nie będziemy wrzucać tutaj nagrań, co za ludzie, bo to wiadomo, RODO, SRODO i tak dalej. I FRODO. Ale widać, że okoń przygotowuje się do tarła, już nawet ocieka mleczem ten mniejszy. I no wiele do życzenia, nie ma żadnej kontroli tutaj, na tej miejscówce. Ale robią co chcą, nie? No. Ale biorą przykład z rybaków. Bo gadaliśmy z kilkoma ludźmi, No nie wiem, zostawiam to do komentarza wszystkim, po prostu ja się wstrzymam. Dajcie znać, jak u was z rybakami, czy macie takie ekscesy jak my, bo tutaj wszystko się opiera na Odrze i kanale, i na kanałach, na Zalewie Szczecińskim, gdzie te wody się łączą. I tu wszędzie są sieci, tak? I to, co przepłynie przez sieci, to my tutaj złowimy i to jest wszystko, tak? Ale no, wypad w miarę udany, pogoda nam dopisała. No i tyle, nie? O, rozpalamy teraz ognicho. Będziemy jeść kiełbę. Tutaj. Tam idzie pan, który ściął dwa drzewa. I będzie kiełbasa! No, rozpalamy ognicho. Jest gitara. Łowimy oczywiście na... Aha, no to w następnym ujęciu może pokażemy. Jak zjemy, to nagramy. No, jak zjemy, to nagramy. Siedź. A, drobniutki. Pierwszy mój okoń w tym sezonie. Pierwszy okoń, no. A co masz? Chciałoby się większego okonia, ale no... No nie ma. No to chociaż się tak nie zaczął. Ale ty! Ono się do tarła walą. Takie okonie. Cały mlecz, cały ocieka. No. Aj, jest. Też taki fajny. Ja ci dam link do tych, co ja używam, nie? Kolejny pasiaczek. Hopala. Ja to z ciebie żulem zawiało od ciebie. Co? Tak. To tarmosiło. Piękny okonek. Już go daję do obiektywu. Pięknie. Ale wysypka tarłowa, nie? Chuja.
Ja dzisiaj testuję nowy kijek. Pierwszy, który kupiłem, był dość niefartowny, bo po nawet na jednym rzucie go złamałem. To jest Daiwa Silver Creek 0,5 do 5 gram. Sprężona z kołowrotkiem Daiwa XLR 1000 plecionka 004. Do tego mamy tak: fluokarbon, zestaw dropshotowy, tak jak jest u nas na kanale instruktaż, tylko że z mniejszym hakiem. Na haku jest tanta w kolorze męskim. I jaki to jest kolor męski? Taki, który się podoba mężczyznom. Aha, różowy, tak jak żołnierz. Tak. Tak. No. Czekaj, to się wytnie. Jakie to masz obciążenie? Bo to jest ki... To jest kill ultralightowy, tak? Taki pełny kill, kij. Tutaj, jak powiedziałem, jest tanta założona na haczyku. I jest piątka z klipsem na końcu fluokarbonu. Klips jest o tyle spoko, że możemy sobie regulować wysokość naszej pracy przynęty. Czasami to ma znaczenie, jeżeli okonie tam są chimeryczne, to możemy je z innej wysokości próbować dorwać. Chłopaki oczywiście łowią na mikrofleksy. Ja chciałem być inny. Chcieliśmy wszyscy pozdrowić wszystkich wędkarzy z Zachodnia Pomorskiego, którzy subskrybują wiernie nasz kanał. Pojawiają się jakieś tam pojedyncze przypadki, że spotykamy się nad wodą i pytacie nas o nowe filmy. Staramy się jak możemy, wiadomo, czas nie zawsze pozwala, ale będą filmy, będą ryby, to będą filmy. Także dzięki, że jesteście z nami. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę, w dół. Wszystko, co robimy dla was i dla środowiska i dla ryb. Dzięki.